Bracia i siostry, druga niedziela po Bożym Narodzeniu, kiedy skupiamy się na mądrości Syracha, wiemy doskonale, że ta mądrość, która jest opisana, to sam Jezus, to właściwie Bóg, który przyszedł i zamieszkał wśród ludzi. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Pięknie ewangeliści synoptyczni opisują Boże Narodzenie w stajni betlejemskiej. Radość aniołów, którzy wyśpiewują chwałę na wysokości Bogu, wiary pasterzy, którzy rzucają wszystko i pośpiesznie udają się do groty betlejemskiej, aby powitać nowonarodzone dziecko, Dzieciątko Boże. I też zachwyca nas daleka pielgrzymka mędrców, którzy za gwiazdą idą, aby spotkać się z Jezusem Narodzonym. Idą za światłem gwiazdy, ale ona prowadzi ich tylko do Jerozolimy, później jakoś zanika. Pytają, trafiają do Heroda. Może pomyśli, że to najgorsze miejsce. Ale tam znaleźli odpowiedź, dokąd mają iść, gdzie znajdą Jezusa. Więc poszli, stanęli w grocie betlejemskiej, zobaczyli dzieciątko złożone w żłobie Maryi i Józefa. Padli na kolana, oddali pokłon, widząc w tym dziecięciu zapowiadanego Mesjasza, Odkupiciela świata. I złożyli dary, złoto, kadzidło i mirę. I kiedy sami stajemy przy stajni betlejemskiej, nie czujemy się, jakbyśmy byli na wystawie w muzeum czy przy witrynach sklepowych, ale szukamy tam swojej tożsamości, aby przyłączyć się czy to do pasterzy, czy do magów, oddać Jezusowi pokłon, wyznać wiarę. Ty jesteś, Jezu, moim Zbawicielem. Ty jesteś moim Panem. I więcej, słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami, oczekuje komunii z nami, czyli wspólnoty. Jezus wychodzi do człowieka, posłany przez Ojca, by Jezus opowiedział o tej miłości Ojca do człowieka, który nie zapomina o swoich stworzeniach i który chce zbawić ludzkość. Dlatego Syn Boży to druga osoba Trójcy Przenajświętszej. To odwieczne Słowo, które istniało w Ojcu, stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, aby nas zbawić. I dlatego też chcemy się karmić tym Słowem, ale również Jezus pozwala zabrać się do siebie. Możemy Go wziąć do naszego serca, aby On przemieniał nasze myślenie, nasze serce, abyśmy bardziej stawali się ludzcy, a jednocześnie jeszcze bardziej boscy. W Jezusie Chrystusie, który nas pouczył o miłości Ojca. W Jezusie jesteśmy braćmi i siostrami. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Mówi święty Paweł,
i rzeczywiście nimi będziemy. A jeszcze nie objawiło się, co będzie później, gdy dostąpimy radości wiecznej. Dlatego też Bóg, Ojciec, objawia się w Jezusie Chrystusie. Jezus jest najpiękniejszym objawieniem Ojca i Jego miłości. Jezus jest najpiękniejszym nauczycielem, który objawia miłość Boga do stworzenia. Ten Wszechmogący, wystarczy, że powie słowo, a powstała światłość. Powiedział słowo, a powstał świat. Powstały zwierzęta, rośliny, morza i lądy. Aż wreszcie powstał człowiek. Stwórca powołał do istnienia człowieka. I chociaż ten człowiek okazał się w raju nieposłuszny, to Bóg w swojej miłości przebacza i zapowiada pomoc, która przyjdzie przez niewiastę, która zrodzi Mesjasza, Odkupiciela. I tak się stało. Maria za sprawą Ducha Świętego poczęła i porodziła Syna i nadała Mu imię Emanuel, Bóg z nami. Jesteśmy więc w Jego obecności, w Jego zasięgu. I dlatego też może w nas następować formacja duchowa, życie duchowe. Nikt z nas go nie dokona bez Jezusa, bez Bożej łaski. I dlatego potrzebujemy tego życia sakramentalnego przyjmować, potrzebujemy Jego przenajświętsze ciało i krew i pozwolić Mu, aby On kierował i uświęcał, aby prowadził i przemieniał nasze dotychczasowe życie, aby było jeszcze lepsze, piękniejsze, Boże, pełne pokoju. Ta praca duchowa jest bardzo trudna i bez obecności Jezusa Chrystusa niemożliwa. Ale dzięki tej pracy duchowej, przy pomocy łaski Bożej, możemy obserwować owoce tej przemiany, którą Jezus dokonuje w nas. To jest miłość, cierpliwość, dobroć, zgoda, pokój, otwarcie na drugiego człowieka. To są owoce tej pracy duchowej, która dokonuje się w nas samych i staje się widoczna w środowisku, w którym jesteśmy, żyjemy, pracujemy, przebywamy. Bracia i siostry, pięknie to, co ewangeliści synoptyczni opisują o narodzeniu Pana Jezusa, pasterzach i mędrcach, w sposób bardzo poetycki ujmuje dzisiejszy autor, święty Jan Ewangelista. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Bracia i siostry, i dlatego mamy poznawać Jezusa. Czytając Jego Słowo, mamy poznawać dobrego Ojca. Bo Ojca, jak mówi Ewangelia, nikt nie widział, tylko Jezus, który w łonie Ojca był. I ten Jezus nas poucza o swoim Ojcu, o miłości Ojca do stworzenia, do każdego z nas. Dlatego też, czytając Pismo Święte, poznajemy Ojca. Poznajemy zbawczy plan zbawienia, naprawy tego, co się zepsuło, zwietrzało. Skoro jesteśmy usynowieni w Jezusie Chrystusie, jesteśmy dziećmi Bożymi,
to też łatwiej nam będzie wołać Abba Ojcze, rozmawiać. Łatwiej nam będzie śpiewać kolędy i łatwiej nam będzie śpiewać wszelkie pieśni, które powstały, bo przecież te pieśni w Starym Testamencie zebrane nazywamy psalmami. To one były śpiewane przez proroków, mężów Bożych. A dzisiaj podejmują modlitwę brewiarzową nie tylko kapłani, siostry zakonne, ale nawet i świeccy. To jest modlitwa Kościoła. W tych pieśniach zawarta jest wielka teologia, poezja. Tyle gatunków, rodzajów literackich spotykamy. To wszystko mówi o bogactwie, od czego nie wolno się odcinać. Kiedy patrzymy na język dzisiejszego człowieka, jest bardzo plugawy. Nawet kabarety, nie wiadomo z czego to się śmiać. Tyle bluźnierstw, nienawiści do człowieka. Musiałaby się odbyć reforma taka gruntowna od przedszkola do uniwersytetów, aby nauczyć na nowo ludzi kultury, aby nauczyć poezji, aby nauczyć pięknego języka, jak nasi przodkowie. I odczytywać to piękno Stwórcy w tym stworzeniu. Kiedy tak mówię o tym, zawsze mam przed oczyma świętego Jana Pawła II, proroka naszych czasów. On był poetą, pisał wiersze, ale on znał literaturę świata. W homiliach, kazaniach, w rozmowach z młodzieżą, które prowadził. Zawsze cytował tych ludzi wielkich, którzy w poezji zawarli piękno Boga. Piękno jest po to, by zachwycało do pracy. Praca by się zmartwychwstała. Pisał Kamil Norwid. Nasz święty papież cytował go niejednokrotnie. Tak. Znajomość literatury, znajomość pięknego języka przyciąga do Boga i wspólnoty Kościoła. I dlatego to jego świadectwo osobiste, ale także wszystkie formy, które stosował, metafory, piękne cytaty wielkich wieszczów, to wszystko jeszcze bardziej lgnęło do takiego papieża, który potrafił śpiewać i modelować głos, aby tylko dotrzeć do człowieka, wzruszyć jego serce, by stało się zdolne przyjąć Jezusa. By człowiek otworzył się, nie bał się, nie lękał się, ale przyjął Jezusa, bo z Jezusem będzie radosne życie, bo z Jezusem będzie zwycięstwo nad wszelkimi pokusami szatana i słabościami ludzkimi. I marne by było Boże Narodzenie, gdybyśmy nie zaprosili Jezusa do naszych serc. Marna by była to przemiana, albo w ogóle by nie było jej. Gdyby zabrakło Jezusa w naszych sercach, w naszym myśleniu, projektowaniu przyszłości. Dlatego dziękuję, że jest to Boże Narodzenie, że odnajdujemy tam swoje miejsce i oddajemy Bogu pokłon, ale równocześnie otwieramy to serce i chcemy, i zapraszamy, i wołamy: Panie, przyjdź, Maranata. A On nie odmawia. On przychodzi do żłobu, do brudu. On przychodzi do ludzkiego serca, do tam, gdzie jest grzech, po to, aby go usunąć. Po to, aby serce uświęcić i uczynić przytulnym miejscem zwycięstwa prawdy i miłości, dobroci i pokoju. Bracia i siostry, wszyscy dziękujmy za to Boże Narodzenie i prośmy, aby te owoce naszego nawrócenia
przy żłóbku betlejemskim trwały przez kolejne dni, aż najbliżsi zauważą skutki naszego nawrócenia. Owoce obecności Jezusa w nas. Amen.